nie tyle wątpliwości, ile myśli dość precyzyjne o pieśniach. Otóż ci, którzy szli do powstania, śpiewali inne pieśni niż my teraz śpiewamy jako pieśni powstania styczniowego, bo znaczna część tych pieśni, które my dziś śpiewamy, powstała w trakcie powstania i potem jeszcze po powstaniu. A oni szli z repertuarem bardzo ciekawym, już ukształtowanym, no, który był też rewelacyjny. Zatem jedna z tych pieśni, pochodząca jeszcze sprzed powstania listopadowego, a napisał ją bliski krewny Kazimierza Przerwy Tetmajera w poprzednim pokoleniu. Matematyk zresztą, żołnierz i matematyk, który wyemigrował potem do Francji i zrobił matematyczną karierę, ale w powstaniu wziął udział. Jak wspaniała nasza postać, jak się w słońcu błyszczy stal, koń rwie ziemię, nie chce dostać, pójdziesz koniu, pójdziesz w dal. Taki los przypadł nam dzisiaj tu, a jutro tam. Taki los wypadł nam dzisiaj tu, a jutro tam. Ty dziewczyno, nie płacz wiele, tylko jedne łezkę zroń. Wy się zbliżcie, przyjaciele, uściśnijcie moją dłoń. Taki los wypadł nam dzisiaj tu, a jutro tam. Taki los wypadł nam dzisiaj tu, a jutro tam. Wojna czysta, loteria, kule, gałki, numer nań. Tam nie rządzi filuteria, sam los szczęścia niesie dań. Taki los wypadł nam dzisiaj tu, a jutro tam. Taki los wypadł nam dzisiaj tu, a jutro tam. My możemy żyć wesoło, bo nie wiemy, gdzie nasz grób. Mała kulka świśnie w czoło i na ziemię runie trup. Taki los wypadł nam dzisiaj tu, a jutro tam. Taki los wypadł nam dzisiaj tu, a jutro tam. Jedzie ułan lasem, śpiewa sobie czasem, a piechur na boku pilnuje tłumoku. Hej ha! Tram-da-ra-da-ra-da, tram-da-ra-da, tram-da-ra-da-ra-da, hopla! Tram-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da-da! Nie ma tego domu, nie ma i tej chatki, gdzie by nie kochały ułana mężatki. Hopla! Tram-da-ra-da-ra-da, tram-da-ra-da, tram-da-ra-da-ra-da, hej ha! Tram-da-ra-da-ra-da-ra-da-ra-da! Idzie sobie ułan na kwaterkę wina. Piwa, przepraszam, sięgnął do kieszeni. Nie, źle coś powiedziałem, źle. Na kwaterkę miodu. Na kwaterkę miodu sięgnął do kieszeni. Pieniędzy jak lodu. Hej ha, tram-da-ra-da-ra-da, tram-da-ra-da, tram-da-ra-da-ra-da, hopla, tram-da-ra-da-ra-da-ra-da-da-da. Poszedł sobie piechur do wyboru na kwaterkę piwa lub wina. Sięgnął do kieszeni, a pieniędzy nie ma. Hopla, tram-da-ra-da-ra-da-ra-da-da, tram-da-ra-da-ra-da, hopla, tram-da-ra-da-ra-da-ra-da-da-da. Bo u nas ułanów to taka ochota, lepszy wóz ułański niż cała piechota. Tramda, hej, tramda, rada, 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 hopla, tramda, rada, 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 rada. Proszę Państwa, piosenka, która była kiedyś, dawno temu, hymnem, nieformalnym hymnem duszpasterskim.
Mianowicie śpiewaliśmy w Ochotnicy Górnej, idąc wzdłuż drogi zimą, bez dozoru duszpasterskiego, bo dozorniczym był wtedy ojciec Tomasz Pawłowski, już świętej pamięci, który został w chałupie, a myśmy poszli na turbacz. Nie doszliśmy na ten turbacz, w śniegu było popas, wracaliśmy zmarznięci, przemoczeni i śpiewaliśmy, żeby się nie zaziębić. Więc najpierw śpiewaliśmy Hej, szablę w dłoń, lance do boju, szablę w dłoń, bolszewika, goń. I pamiętam, idziemy tam tą drogą. Potem śpiewaliśmy to, ale idziemy tą drogą, pusto, ciemno i słyszę taki głos z hali, przybitego góra, kompletnie przybitego. Goń, skurwysyna! A to była druga taka piosenka, mniej popularna powszechnie, ale bardzo popularna wśród nas. Odświeżył ją świętej pamięci już niestety Janusz Kotarba, który ponad 10 lat temu zmarł, a wtedy wydał pieśń Powstania Styczniowego na kasecie, na śpiewniku. W śpiewniku to była prekursorska publikacja, to jest rok 83, kiedy wydał, 5 lat później myśmy to śpiewali. Pieśń bardzo prosta, ale tym właśnie wyróżniająca się. To jest niezwykle prosta i nieskomplikowana. Od zimy, od Wincentego bili się nasi tęgo, więc i dzisiaj nie przestała bić, bo skala polska cała. Dalej strzelcy, tyraliery, hej, ułani kosyniery, po moskiewskich łach. Ciachu, ciachu, ciach, po moskiewskich łbach. Ciachu, ciachu, ciach, niech kto chce robi układy. My już poznali te zdrady. Nasz układ wprost, w lewo, w prawo, pieczętujem zawsze krwawo. Dalej strzelcy, tyraliery, hej, ułani kosyniery, po moskiewskich łbach. Ciachu, ciachu, ciach, po moskiewskich łbach. Ciachu, ciachu, ciach, spraw się kwacko, bracie młody, bo z Moskwą nie ma już zgody. Świadczą czyny Murawiewa, jaką piosnkę car nam śpiewa. Dalej strzelcy, tyraliery, hej, ułani kosyniery, po moskiewskich łbach. Ciachu, ciachu, ciach, po moskiewskich łbach. Ciachu, ciachu, ciach. A więc z Bogiem i bez trwogi do walki idźmy na wrogi. Na ich hasło łowie, łowie, Jezus Maryja odpowie. Dalej strzelcy, tyraliery, hej, ułani kosyniery, po moskiewskich łbach. Ciachu, ciachu, ciach, po moskiewskich łbach. Ciachu, ciachu, ciach. Brawo. Świetnie. No i piosenka przerobiona z moskiewskiej, ponieważ Moskale zawsze biorą to, co jest na płocie i tak dalej. Niestety polskie wojsko też różnie bywało, a już na pewno wygłodniali powstańcy. Też tak robi. To już nie ma rady. I przerymowali sobie z rosyjskiego na polsko, na polskie taką piosenkę. Żołnierz idzie od Krakowa, droga przed nim gotowa, hej ha hodno, żołnierz żyje swobodno, hej ha hodno, możemy razem, żołnierz żyje swobodno, żołnierz idzie, maszeruje, gąsior przed nim wyskakuje, hej ha hodno, żołnierz żyje swobodno, hej ha hodno, żołnierz żyje swobodno. Żołnierz koszuli nie pierze, bo ją prosto z płota bierze. Hej, ha, hodno, żołnierz żyje wolno. Hej, ha, hodno, żołnierz żyje swobodno. Żołnierz stoi na kwaterze, wprost gąsiora babie bierze. Hej, ha, hodno, żołnierz żyje swobodno. Hej, ha, hodno.
idzie do rotmistrza. Gosior z garka łeb wytrzyszcza. Hej, ha, hodno, żołnierz żyje swobodno. Hej, ha, hodno, żołnierz żyje swobodno. Baba wraca od rotmistrza. Gosior z garka do tornistra. Hej, ha, hodno, żołnierz żyje swobodno. Hej, ha, hodno, żołnierz żyje swobodno. Tak, to do czego? Słucham? Pieczyste jeszcze nie wystygło, tak? To jest ten cytat, który... Dobrze wyczułem, czy nie? Przepraszam. Patrzę. No a tu jest piosenka, która funkcjonuje z rzadka, byśmy ją odświeżyli, chciałem się pochwalić, ponieważ rzadko chyba była wykonywana, nie wiem, czy była nagrana, być może Centralna Orkiestra Wojska Polskiego, która wszystko nagrała prawie, jedynie zmieniając Lwów na Bór i tak dalej, kiedyś potem się odkręciło, no to być może ona nagrała tę piosenkę, ale nie słyszałem, sądzę, że nie. I udało nam się to trochę odkręcić i ją nagrać i odświeżyć, bo jest rzeczywiście niezwykle piękna, jest w śpiewnikach, jest co więcej w Nocach i Dniach. To jest piosenka, którą śpiewała matka Bogumiła Niechcica. Na starość matka Bogumiła Niechcica tę piosenkę śpiewała i Niechcic też nią śpiewał, chociaż śpiewać chyba nie umiał za dobrze, ale jako powstaniec tę piosenkę znał. Innych, na przykład tej pieśni o chyba o tych krwiożerczych wampirach, nie znał. Jego małżonka Barbara, państwo niektórzy nie znacie tego serialu, czy znacie Nocy i Dnie. To kapitalna rola Barbary oczywiście. Barbara była zgorszona, jak on jako powstaniec nie zna tej pieśni, takiej pięknej pieśni krwiożerczej. Tam był poczciwym człowiekiem. Hej ty koniku wrony, ostrami objuczony, zjeżyłeś grzywy włos, wspólny nam dzielisz los. Hurra, 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 na bój poniosę Pana, wszak nam ta piosenka znana, znany nam bitew gwar, a w sercu rośnie żar. Hurra, 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 kto wie, co teraz będzie, my zawsze razem wszędzie, jak polegniemy wraz, to pożałują nas. Hurra, 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 ej ty koniku wrony, olstrami objuczony, zjeżyłeś grzywy włos, wspólny nam dzielisz los. Hurra, hurra, hurra. Jeszcze jeden cytat z Wittgensteina, powinienem był z innych też, ale to z Moskala akurat, bo to bardzo, jak powiedziałem, pouczające czasami, ale też pouczające w drugą stronę, właśnie o tej bezpiecznej Warszawie, to bardzo piękna sprawa. Otóż dowódcą, powiedziałem, że był Edmund Kallier, w praktyce dowodził w bitwie, był dowódcą piechoty, ale dowódcą całości był Kazimierz Mielencki, który w tej właśnie bitwie został śmiertelnie ranny, już prawie się wyleczył po kilku miesiącach, po czym wsiadł na konia, miał podstrzał w kręgosłup, w krzyże. Siadł na konia i niestety z tego konia spadł, bo jeszcze nie był wygojony i skonał na miejscu. Ten kręgosłup nie wytrzymał, ale to dopiero później. Natomiast Mielencki to był ziemianin, który miał posiadłość w Wielkim Księstwie Poznańskim po stronie pruskiej, ale miał i posiadłość w Królestwie Polskim. I otóż w Królestwie Polskim miał też krewnych. No i zdążając
ku jego oddziałowi, książę David Wittgenstein, spotkał się, no, prawie że ze swoim przeciwnikiem twarzą w twarz. Wiecie Państwo, stary zwyczaj dowódców, że trzeba przenocować w miejscu, gdzie kwaterował pobity nieprzyjaciel dzień wcześniej, prawda? Napoleon tak często robił i w ogóle. Juliusz Cezar chyba też, to już nie pamiętam, ale w każdym razie. I tak. Tutaj muszę ten fragment wybrać. O. Tak jest. Po pierwsze chwali się zwycięstwem, w którym się cofnął przed powstańcami, ale to już mniejsze. Wielkie zwycięstwo, moja droga mała. Tego miesiąca, od 10 tego miesiąca odniosłem nad sławnym Mieleńskim. Książę Emil de Wittgenstein został pułkownikiem. Pięciogodzinna, zacięta walka. Co do szczegółów polecam przeczytać załączoną tu kopię mojego raportu. I tak, moja maleńka, dzięki Bogu wyszedłem zdrów i cały z najgorętszego ognia, w jakim kiedykolwiek dane byłoby mi się znaleźć, i to nie bez trudu. Stoczyłem bój z dobrze uzbrojonym i zdyscyplinowanym oddziałem powstańców, czterokrotnie silniejszym od mojego, który nigdy jeszcze nie był w ogniu, i ośmielam się rzec, że dobrze sobie poradziłem. Była to prawdopodobnie najpoważniejsza i najlepiej prowadzona operacja, licząc od początku tej wojny. Mówię tak, ponieważ wszyscy tak powiadają. Mój ostatni list pisałem z Pyzdr, Pajzam. I nie mogłem ci jeszcze opowiedzieć skutków mojego pobytu tamże. I tu opowiada ten skutek, kiedy to ułaskawił skazanych na powieszenie kupców, dzięki czemu małżonki mu całowały go prawie po rękach. No i tak dalej, jak to... No i teraz właśnie. Wyjechawszy z Pyzdr, jeszcze tego samego dnia wieczorem, przybyłem forsownym marszem do Kawnic, aby mieć w zasięgu i chronić Konin, zagrożony poważnie przez bandę Mieleńskiego. Ten ostatni jest po Langiewiczu, którego już ostatecznie zatrzymano, najzręczniejszym i najbardziej wpływowym dowódcą powstania. Po drodze wespół z dwoma oficerami i tak dalej, w Kawnicach kolejna iście teatralna scena. Przybywam o zmroku i proszę o gościnę we dworze właściciela. Trwoga i zamieszanie. Wszystkich jednak uspokaja moja powszechnie znana uprzejmość. Obaj znajdujący się we dworze panowie oswajają się szybko ze mną. Jeden z nich, lepiej względem nas usposobiony niż drugi, zaraz szepnął mi do ucha, że jest na moje usługi i pouczył, jak mam rozstawić straże, bo Mieleński stoi zaledwie o 4 wiorsty stąd w lesie. Drugi pan, którego buty, ubiór i zarost dowodziły, że biwakował w lesie, widząc, iż nie zamierzam go aresztować ani robić rewizji w jego dworze, zwolna się rozchmurza, wreszcie staje się rozmowny. I miły, sam podaje mi herbatę, jako że w domu nie pozostał ani kucharz, ani żaden z domowników, zapewne wszyscy poszli do lasu. Tylko jakiś zuch w czarnym, szamarowanym uniformie tak zwanej polskiej jazdy, którego to uniformu nie zdążył zdjąć. Ale i on uspokaja się, widząc, że nie zamierzam zwracać na niego uwagi. I oto od słowa do słowa zostałem nagle dobrym znajomym tego jegomościa o podejrzanej fizjonomii. Rozmawiamy o polityce, o Polsce, o Napoleoniku, czyli Napoleonie III, o Wielopolskim i tak dalej. Mówi mi, że Polacy pragną mieć królem, na przykład wielkiego księcia Konstantego. Tymczasem śliczna służąca przygotowuje mi łóżko, a gdy rzekłem, że nie będę się rozbierał do snu, jegomość powiada nagle uroczystym tonem. Ależ możesz pan tutaj śmiało położyć się i spać spokojnie. Daję panu na to słowo honoru. Nalegam, aby wytłumaczył, o co mu chodzi. On zaś mówi w końcu. Oto jesteś pan w domu samego Mieleńskiego. Zatem jesteś pan jego gościem, ja zaś jego szwagry. Przyszło więc do tego, że rozebrałem się i spałem wyśmienicie. Ponieważ zaś panowie ci nie mieli kucharza, zaprosiłem ich na kolację w milutkim pokoiku zdobnym w myśliwskie trofea Mieleńskiego, tudzież w bohomazę, który podobno sam sobie wymalował. Po posiłku, skorośmy już byli dobrymi przyjaciółmi, mówię temu panu Maszczyńskiemu, czy jak inaczej, szwagrowi wiadomej osoby, że przecie nie żandarm i że może mi szczerze powiedzieć, że sam też był w lesie? Zawahał się, a potem odpowiedział mi nagle, nie, ale pójdę. Na próżno próbowałem mu wyperswadować to, dobywając całej logiki, do jakiej byłem zdolny. Nic nie pomogło. Zresztą myślę, że po ostatecznej klęsce szwagra pozostanie u siebie w domu. No, to jest opowieść o... nie wiem, jak traktować tego Rosjanina, bo historycy polscy z czasów po powstaniu, czyli jeszcze w takiej aurze bardzo emocjonalnej, o ile depczą innych moskiewskich dowódców za ich nieludzkość, nieliczenie się z przeciwnikiem, nieuprzejmość, to przyznają co prawda Wittgensteinowi uprzejmość, ale mówię, że to jakiś taki głupek, prawda, taki samochwała,
i w ogóle. A tymczasem tak naprawdę można się czasami zastanawiać. Te listy oczywiście są śmieszne momentami, no ale to listy do żony ostatecznie coś musiał pisać. W każdym razie ważną osobą, to sobie zostawię, żeby jeszcze jeden fragmencik przeczytać, ważną osobą w czasie tej bitwy był Francuz, którego namierzyłem w Bibliotece Kurnickiej w dokumentach hrabiego Działyńskiego. Jest cała dokumentacja, bo on potem uciekł do Paryża, tę dokumentację później z kolei przywiózł z powrotem. Dokumentacja tego, jak rekrutowano francuskich oficerów. Między innymi jeden z tych oficerów, Deodat Lejar, został właśnie zaangażowany do tego oddziału, o którym mowa. Przybył z Paryża, dostał zwrot kosztów podróży. Ten zwrot kosztów podróży kwit jest w Bibliotece Kurnickiej. Ile to kosztowało? Jako malarz przyjechał do Berlina. Po czym zniknął policji niemieckiej, bo policja niemiecka też go odnotowała pod fałszywym nazwiskiem. I wreszcie dostał się do oddziału, po czym po postrzeleniu go w nogę, niestety musiał zostać skrócony o tę nogę, ponieważ wywiązała się gangrena. Ale był opisywany za to w prasie jako ten, który dokonał cudu bohaterstwa, ponieważ strzelał nabijanymi karabinami, on był dobrym strzelcem, powstańcy nabijali karabiny, był w dobrej pozycji i strzelał na groble, przez którą przechodzili Rosjanie, jako jeden z kilku strzelał. No i to były bardzo celne strzały, rzeczywiście dał sobie doskonałe radę. Szukam piosenki, którą chciałem zaśpiewać. Tutaj już zaśpiewałem. Chyba nie.